W naszych biuletynach, zwłaszcza w biuletynie numer 5, wspomnieliśmy, nie tyle wspomnieliśmy, co poświęciliśmy cały ten biuletyn wydarzeniom z grudnia 1970 roku i tam już na samym wstępie pisaliśmy o zbrodni popełnionej przez władzę PRL-owską. Biuletyn był dobrze wydrukowany, miał taką siłę oskarżycielską tej władzy i wywiesiliśmy w gablotach, w naszej gablocie, która mieściła się przy placu ówczesnego, ówczesna nazwa plac Telmana, w Bytomiu obecny plac Jana III Sobieskiego. Otóż tłumy ludzi podchodziły do tej gabloty i czytały nie tylko ten, ale przede wszystkim ten biuletyn. To było takie odważne posunięcie z naszej strony i staraliśmy się pozyskiwać nauczycieli, żeby jednak o pewnych rzeczach mówiono. W późniejszym biuletynie już, który pod nazwą Dążenia, pojawiały się artykuły dotyczące i Katynia, i wydarzeń z 17 września 1939 roku. Przypominam sobie artykuł Piotra Woźniaka, nóż w plecy, co oznaczało, że Sowieci w tym czasie, w 17 września, uderzyli na Polskę od tyłu zaczęli okupować te tereny. Także nasza prasa miała siłę oddziaływania na świadomość nauczycieli. Niekiedy ich zwoływaliśmy do siebie. Pamiętam taką scenę, kiedy wielu nauczycieli uczyło się, młodych nauczycieli w naszym lokalu, uczyło się piosenki Witaj Majowa Jutrzenko, a było to przed 3 maja i zachęcaliśmy tych nauczycieli, aby właśnie o tym święcie, o tej przeszłości uczniów informowali i zachęcali do kultywowania tego święta. W tym czasie, wiadomo, 3 maja nie było świętem narodowym.